Straganiarze, baloniki i słodycze. To właśnie odpust. Letnia pora sprzyja dłuższej zabawie z okazji święta patrona parafii. Tak było w Jakubowie pod Głogowem. Odpust miał tam szczególnie uroczysty charakter, bo świętowano też rocznicę otwarcia pierwszego w Polsce szlaku pątniczego, świętego Jakuba. Kościół w Jakubowie jest pierwszym w Polsce sanktuarium świętego Jakuba. Szlaki pątnicze wzorem tych średniowiecznych biegną stąd aż do grobowca apostoła w hiszpańskim Santiago de Compostela. Rok temu trafiły tu też relikwie świętego. Jak w wielu innych miejscach, gdzie żyje Kościół, gdzie żyje kult świętych, to dlatego to przyciąga na pewno ludzi. Ale jak mówią mi ci, którzy chodzą szlakami świętego Jakuba w Europie, że te szlaki przyciągają ludzi jak magnes. Myślę, że można zupełnie dobrze, podobnie powiedzieć, że tutaj tych ludzi przyciąga właśnie magnes, którym jest święty Jakub apostoł. To jest strój, który nosi bractwo świętego Jakuba. Zostało ono wzięte z obrazu świętego Jakuba, z kościoła naszego. Strój, którą podstawa jest peleryna, jest ta kapota pasterska i kij, kostur. Święty Jakub jeszcze miał zawsze przy sobie wodę, bukłak z wodą. No, my też będziemy mieli na pewno. Bractwo zajmuje się szerzeniem kultu świętego Jakuba, choć sama wieś już od dawna była celem pielgrzymek. Cudowną moc przypisywano wodzie z tutejszego źródełka. Przyjechałem z Polkowic i o ile wiem, bo ja rzadko bywam, jestem tutaj, przyznam się dopiero, ze wstydem dopiero drugi raz, ale Polkowiczanie bardzo chętnie tutaj przyjeżdżają i po prostu nabierają dość dużej ilości wody i po prostu uważam, że naprawdę jest zdrowa woda. Pod koniec sierpnia relikwie z Jakubowa ma poświęcić w Rzymie papież. Wakacje to tradycyjnie najtrudniejszy okres dla czworonogów. Psy, koty, a nawet żółwie w letnim sezonie są po prostu porzucane. Szczęście mają te, które na czas zostaną znalezione i trafią pod opiekę weterynarza lub schroniska. Z reguły udaje się także znaleźć im drugi dom, często za pomocą internetu. Kiedy się znudzą lub stają się przeszkodą w wyjeździe na urlop, lądują na ulicy. Zwłaszcza ostatnie tygodnie pokazały, jak z łatwością ludzie pozbywają się swoich pupili. Na przykład w Głogowie ktoś zakneblował i pozostawił szczeniaka nad Odrą. W trakcie spaceru nad Odrą 19-letni głogowianin odnalazł skrępowanego taśmą izolacyjną szczeniaka. Pies miał związany pysk i tylne łapy. Mężczyzna zaopiekował się i natychmiast udał się do weterynarza. Powiadomił też o tym fakcie policjantów. No, szukamy w tej chwili, kto mógł się dopuścić tego czynu. To jednak nie jedyny przypadek znęcania się nad zwierzęciem w naszym regionie. W Polkowicach starszy mężczyzna podczas jazdy motorowerem ciągnął po jezdni psa przywiązanego do bagażnika. W Lubinie natomiast przynajmniej raz w tygodniu zostaje znaleziony pies lub kot, którego ktoś po prostu wyrzuca na ulicę. 45 zwierząt w tym roku zostało porzuconych. Głównie są to psy, tak jak pani wspomniała, ale też mieliśmy przypadek, znaleźliśmy jednego żółwia, którego ktoś porzucił. I to jest 45 zwierząt do tej pory w tym roku, ale dzięki takiej akcji nagłaśnianiu przez lokalną stronę internetową, przez Wiadomości Lubińskie, przez lubin.pl 37 zwierząt zostało oddanych do adopcji. W wielu przypadkach takie psy to nieprzemyślane prezenty głównie dla dzieci, mówi Joanna Michalak, naczelna portalu lubin.pl, gdzie regularnie zamieszczane są zdjęcia porzuconych lub zagubionych zwierząt. Mieliśmy takie straszne mrozy, tych psów było zdecydowanie więcej. No i teraz latem jest okres wakacyjny, ludzie kupują pieski przede wszystkim na lubińskiej giełdzie. Piesek jest traktowany jako zabawka, zwykle jest tak, że to dziecko chce. Nadchodzą wakacje i ludzie się piesków pozbywają. No różnie po prostu do nas trafiają, są odwodnione, tak jak ostatnio były straszne upały. To przychodziły psy odwodnione, wyczerpane, z udarami, z różnymi innymi takimi upośledzeniami, że tak powiem. U nas dostałem pierwszą pomoc, dostałem leki na wzmocnienie, kroplówki, jeżeli wymaga tego stan zdrowia i staramy się ich po prostu jakoś dać dużo miłości, ciepła. W czasie wakacji lekarzom z lubińskiej lecznicy dla zwierząt przy porzuconych psiakach pomagają wolontariusze. Lubię pomagać ogólnie. Pomagasz tym psom, które zostały porzucone przede wszystkim? Tak, no i czasami jak się na podwórku jakiś trafi, to też dokarmiamy. Na szczęście także dla większości tych psów właśnie przez internet lecznica znajduje nowy dom. Po tym wszystkim żeśmy się zastanowili, bo najpierw nam dali na 3 dni na próbę. No i piesek się spisywał bardzo dobrze, nie był agresywny, nic. No a żona inaczej się czuje jak ma psa, nie? Bezpieczniejsza jest.
Tak adopcja zwierząt wygląda w Lubinie, natomiast w Legnicy pracownicy jedynego schroniska w regionie organizują kilka razy w roku akcje, w których próbują uświadomić młodych ludzi, że kiedy zdecydują się na kupno psa, powinni się nim opiekować i nie dopuścić do sytuacji, w której nie wiedzą, co zrobić ze zwierzęciem przy wyjeździe na wakacje.